Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w najkrótszy możliwy sposób chciałabym Wam opowiedzieć, co to jest totalna biologia, czy recall healing, czy nowa germańska medycyna. Nazw znajdziecie w internecie bardzo dużo, źródło jest jedno. Ja się teraz tym zaczęłam zajmować i bardzo bym chciała Wam ten temat przybliżyć. Roberto Barnai w swojej książce, w swoim Atlasie Organów bardzo trafnie zdefiniował chorobę. Choroba nie istnieje. Istnieją inteligentne, biologiczne zmiany, matematycznie przewidywalne, które są wynikiem silnego wstrząsu emocjonalnego. Z tym, że ten wstrząs emocjonalny musi spełniać pewne warunki. Musi być dla nas dramatyczny, przeżyty w odizolowaniu, w samotności powiedzmy, spada na nas jak grom z jasnego nieba, jest dla nas na ten moment nie do przejścia, nie do rozwiązania. Choroba jest dla nas informacją, jest jakby tymczasowym rozwiązaniem naszego mózgu. 30 lat temu dr Hammer po trudnych doświadczeniach związanych ze śmiercią syna otrzymał diagnozę – rak jądra. Bardzo go to zdziwiło. Był mężczyzną w sile wieku, zdrowo żyjącym, przeprowadzającym systematycznie badania, a tu nagle taka diagnoza. Nowotwór został usunięty, ale dr Hammer zdecydował, że nie podda się dalszemu leczeniu, wbrew oczekiwaniom i sugestiom kolegów po fachu. Zaczął za to przepytywać innych pacjentów w swoim szpitalu, którzy mieli taką samą diagnozę, czyli mężczyźni, którzy mieli diagnozę raka jądra i kobiety, które miały diagnozę raka jajnika. Co się okazało? Znalazł wspólny mianownik. Okazało się, że krótko przed otrzymaniem tej diagnozy pacjenci przeżyli silny stres związany z utratą kogoś bliskiego. Zaczął badać temat i dokonał genialnego odkrycia. Powiązał psychikę, mózg i ciało. Odkrył, że jeżeli jesteśmy w silnym stresie, w jakimś silnym wstrząsie emocjonalnym zbyt długo, wtedy mózg przekierowuje ten stres do ciała. Powiązał tkanki, z których zbudowane są nasze narządy, z listkami zarodkowymi. Dzięki tomografii komputerowej stworzył mapę sterowników w mózgu, czyli sterowniki, które odpowiedzialne są za konkretne nasze narządy. Czyli podsumowując, jeśli przeżywamy jakiś silny wstrząs emocjonalny i nie jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić, zbyt długo się nim zajmujemy, wtedy mózg daje informację, przekierowujemy to w odpowiednie miejsce w ciele, do odpowiedniego narządu. Przepala się wtedy też ten sterownik, czy ten bezpiecznik w mózgu, który jest odpowiedzialny za narząd, do którego ta sytuacja, czy te emocje zostaną skierowane. I na przykład nasza skóra, która jest związana z kontaktem, z bliskością, ale jest też naszą warstwą ochronną, do niej są skierowane konflikty, znaczy ulokowane mogą zostać na naszym naskórku konflikty związane z separacją. Do wątroby trafi konflikt związany z brakiem czegoś niezbędnego do życia, a niskie poczucie własnej wartości trafi do naszych kości, na przykład. Oczywiście musimy sobie zdać sprawę z tego, że każdy z nas indywidualnie przeżyje dane doświadczenie czy dane wydarzenie, czyli jedna kobieta w pracy na wiadomość o tym, że ją obgadują za plecami stwierdzi, mam to gdzieś, to jest ich problem, nie mój, a druga jej koleżanka zacznie się zastanawiać i zajmie jej to, nie wiem, dni czy tygodnie, będzie w tym tkwić i będzie rozkminiać, dlaczego, co takiego zrobiłam, co oni też mówili, z jakiej paki to się dzieje i tak dalej, więc to jest indywidualna sprawa, w jaki sposób zareagujemy na jakiś silny stres czy jakieś trudne doświadczenie. Odkrycie Hammera jest obecnie bazą dla kolejnych nurtów. Jego uczniowie wprowadzają swoje odkrycia, poszerzają jak gdyby tą wiedzę Hammera i stąd też mamy tak wiele różnego nazewnictwa. Dr Hammer swoje odkrycie, swoją jak gdyby metodę nazwał nową germańską medycyną. Jego uczeń, dr Sabbach, stworzył totalną biologię. Jego uczniem z kolei był Gilbert Renaud, który stworzył Recall Healing. Ja mam przyjemność uczyć się właśnie u Gilberta Renaud. Jest też genialny Roberto Barnai z Węgier, który stworzył biologikę. Nasza wspaniała doktor Marzena Radziszewska, która w Polsce stworzyła też psychobiologię.
Atias, Gerard Atias, który połączył totalną biologię z kolei z medycyną chińską. Jest więc wielu nauczycieli i wiele metod, ale one wszystkie bazują na odkryciu Hamera, czyli na powiązaniu naszej psychiki, emocji z naszym automatycznym mózgiem, czyli stacją dowodzenia, która nigdy się nie myli i która ma za zadanie utrzymać nas przy życiu jak najdłużej, i z naszym ciałem. Dr Hammer zobrazował i opisał również dwie fazy choroby. Faza aktywna pojawia się w chwili wstrząsu i stresu, wzrasta aktywność naszego układu współczulnego, wzrasta poziom adrenaliny we krwi. Jest to faza tak zwana zimna. Objawia się na przykład marznięciem kończyn, niespokojnym snem, utratą apetytu, jakimś takim przytłoczeniem. Jeśli szybko uporamy się z problemem, wówczas przychodzi ulga i sprawa jest załatwiona. Ale jeśli nie i ten problem zbyt długo zajmuje naszą psychikę, wówczas, tak jak powiedziałam wcześniej, mózg daje komendę, żeby przekierować ten problem do ciała, emocje do podświadomości i w tej podświadomości będą sobie czekały na moment, w którym kolejne jakieś wydarzenie czy doświadczenie w naszym życiu przywoła podobne emocje i pozwoli na to, żeby je uzdrowić. Później jest druga faza. Faza zdrowienia, jest to faza ciepła. Bardzo często chory na poziomie świadomym nie wie nawet, że rozwiązał problem, ale mózg wie i uruchamia proces naprawczy. I ta faza może objawiać się potrzebą snu, bólem głowy, wymiotami, gorączką, potliwością, czasami chwilowym paraliżem. I w połowie tej fazy, co zresztą widzicie teraz na tym zdjęciu, które macie przed oczami, w połowie fazy zdrowienia, gdy proces naprawczy mózgu jest już dosyć zaawansowany, mózg jakby włącza te bezpieczniki i dochodzi do kryzysu epileptoidalnego, w którym następuje chwilowe nasilenie objawów. To tak jakby puścić prąd pełną parą. Nagle doznajemy takiego wstrząsu, ale ten kryzys trwa dosyć krótko, więc ważne, żeby nie popaść wtedy w panikę. Ważne, żeby mieć świadomość, że coś takiego się nam przydarzy w bardziej lub mniej odczuwalny sposób. Są jeszcze drobnoustroje, które w odpowiedniej fazie, w zależności od tego, z jakich tkanek, jaki organ, jaki narząd został dotknięty chorobą i z jakich jest zbudowany, z jakich tkanek jest zbudowany, wówczas mózg zaangażuje do uzupełnienia na przykład ubytków, jeśli były w fazie aktywnej mikrowrzodzenia, albo do redukcji komórek w przypadku nowotworu, który się pojawił w fazie aktywnej. Mózg wykorzysta mykobakterie, prątki gruźlicy, wirusy, grzyby do tego, żeby wspomóc tą fazę naprawczą. Co jest jeszcze bardzo istotne, żeby nie popaść w panikę i to, co powiedziałam przed chwilą, czyli świadomość tego, że ten stan chorobowy jest tak naprawdę w większości przypadków już stanem zdrowienia, to dajmy swojemu ciału dokończyć ten proces, czyli wszelkiego rodzaju antybiotyki, leki przeciwgorączkowe, syropy, które mają powstrzymać kaszel na przykład u dzieci, to wszystko bardzo spowalnia, może nawet zahamować proces zdrowienia. Podobnie zresztą jak diagnoza. Z całym szacunkiem dla medycyny akademickiej, bo ona jest potrzebna i bardzo dużo dobrego wprowadziła i dla diagnostów, moment, w którym otrzymujemy diagnozę, kiedy faktycznie coś w ciele nagle zauważamy, idziemy wtedy do lekarza i lekarz nam stawia diagnozę, jest momentem czasami, który jest gwoździem do trumny. Bo wyobraźcie sobie teraz przez moment, że jesteście u lekarza i słyszycie diagnozę: przykro mi, ma pani guza mózgu. Przykro mi, ma pani niestety złośliwy guz piersi. Przykro mi, mamy raka wątroby. Jak reagują ludzie w takim momencie? Obawą przed śmiercią, strachem, lękiem, paniką. Co to będzie? Będę miała odjętą pierś, nie będę już w pełni kobietą. Może umrzę, co będzie z moimi dziećmi, co się stanie z rodziną? I taki szok, który otrzymujemy w momencie otrzymania diagnozy, który przeżywamy w momencie otrzymania diagnozy, potrafi totalnie zahamować proces zdrowienia, który już w naszym organizmie się toczy, bo następuje kolejny stres, kolejny wstrząs i kolejna aktywna faza. Wdech i wydech, bo teraz już jesteśmy świadomi, że
mając tą wiedzę, jaką mają konsultanci, na przykład totalnej biologii, jesteśmy w stanie przedyskutować i sprawdzić, czy jesteśmy teraz w fazie aktywnej, czy jesteśmy w fazie zdrowienia. Jesteśmy spokojnie w stanie zobaczyć, czy to czerwone światełko, które się dla nas w postaci tej choroby zapaliło, możemy wyłączyć. I tutaj pojawia się konsultant totalnej biologii, czyli Cold Healing, czy nowej germańskiej medycyny, który za pomocą narzędzi, którymi dysponuje, jest w stanie temu pacjentowi, temu klientowi pomóc. My pracujemy bazując na diagnozie, nie wróżymy z fusów. Szanujemy cały protokół medyczny, który dany pacjent już rozpoczął. Bardzo dobrze dla konsultanta totalnej biologii jest spotkać się z klientem w momencie, kiedy otrzymał diagnozę, ale jeszcze nie rozpoczął jakichś drastycznych zabiegów, czy to jest usunięcie jakiegoś narządu, czy poddanie się jakiejś terapii związanej, nie wiem, z lekami, z naświetlaniem, z chemią, czy no takiej bardzo inwazyjnej terapii, więc to jest jak gdyby najlepszy moment, bo wtedy jeszcze terapeuta czy konsultant ma czas na to, żeby trochę spróbować klientowi pozwolić sobie przypomnieć tego, żeby spróbować klientowi wejść na odpowiednią ścieżkę, żeby przywołać to wydarzenie, które wywołało takie, a nie inne emocje i zostało zdownloadowane do ciała. My pracujemy zadając pytania. Do mnie, kiedy przychodzi klient, nie mówię, mówi pan co, ma pan nowotwór w kościach, czyli tutaj mamy bardzo mocne poczucie, niskie poczucie własnej wartości, która to jest część ciała i tak dalej. Nie, ja zadaję mu pytanie, co takiego wydarzyło się na przykład w ostatnim roku przed otrzymaniem diagnozy, co spowodowało, że pojawiły się takie, a nie inne emocje. Czyli ja, czy każdy inny konsultant totalnej biologii zadaje pytania i próbuje klienta nakierować na to, żeby on tą odpowiedź w podświadomości znalazł. Pracujemy z linią życia, czyli zaznaczamy na linii życia odpowiednie, znaczy trudne wydarzenia, które ten klient przeżył podczas całego swojego życia. Żeby było śmieszniej, te wydarzenia są bardzo też matematycznie przewidywalne. My żyjemy w cyklach. Pracujemy z okresem plancel, to jest okres, który jest chyba najważniejszy. To jest okres 6 miesięcy przed poczęciem, moment poczęcia, okres ciąży i pierwszy rok życia. To jest jak gdyby matryca, którą nasi rodzice nakładają na całe nasze późniejsze życie. Powinny być zajęcia dla nastolatków, chociażby dla nastolatków, żeby uświadomić na przykład i mężczyznom, i młodym kobietom, jak ważny jest to okres. Wszystkie konflikty, wszystkie stresy, wszystkie traumy, dramaty i wstrząsy emocjonalne, które przechodzą rodzice nawet przed poczęciem, jeszcze przed poczęciem, zostawią ślad na dziecku. Wszystkie nierozwiązane psychiczne problemy rodziców staną się biologicznymi konfliktami ich dzieci. Zobaczcie, jak często mamy dziecko, które się rodzi i ono ma zdiagnozowanego, nie wiem, raka wątroby, raka mózgu, białaczkę. Skąd? Zaczynamy od rodziców. Nie pracujemy z dziećmi, pracujemy z rodzicami. To rodzice mają jakiś trudny, nierozwiązany konflikt, który pokazało ich dziecko. Konsultant totalnej biologii pracuje również bazując na drzewie genealogicznym. Czyli klient, który do nas przychodzi, zaczynamy z nim rozmowę, co się wydarzyło przed diagnozą, próbujemy ulokować jakieś wydarzenie krótko przed diagnozą, potem jest linia życia, omawiamy program cel, czyli plan cel, czyli okres, kiedy mama była z nami w ciąży, poczęcie, jak wyglądał poród, co się działo, to wszystko ma ogromne znaczenie, ale później jeszcze na samym końcu sięgamy do drzewa genealogicznego, bo bardzo często jest tak, że czasami dzieci nie biorą od swoich rodziców, czasami sięgają jeszcze po coś nawet wyżej, biorą od babci, od dziadka. Nasze ciało pamięta przez kilka pokoleń. My sięgamy, staramy się sięgnąć przynajmniej 3 pokolenia wzwyż i uwierzcie mi lub nie, Ann Schutzenberger, która praktycznie całe życie pracowała z drzewami genealogicznymi, z budową tych drzew,
leczyła w ten sposób pacjentów. Ona oczywiście budowała drzewa dużo bardziej rozbudowane, bardziej się cofała jak gdyby wstecz, ale niesamowicie syndrom rocznicowy, czy jesteśmy powiązani z naszymi przodkami liczbami urodzeniowymi. Nie chcę teraz w to wchodzić, bo to jest już za bardzo szczegółowa wiedza niepotrzebna na ten moment, ale zwróćmy sobie uwagę i sami zastanówmy się, czy nie jesteśmy w jakiś sposób jakąś chorobą, jakimś zdarzeniem powiązani z naszą babcią, bo częściej jest tak, że kobiety idą w stronę rodu żeńskiego, czyli w stronę rodu swojej mamy, babki, prababki, a chłopcy idą w stronę rodu męskiego. To nie jest reguła, ale bardzo często się tak właśnie dzieje, więc spójrzmy, czy przypadkiem ta moja wpadka w wieku, tu przykłady daję, w wieku 19 lat, nie była też wpadką mamy, czy mama nie miała podobnego zdarzenia, a może babcia? A może ja nie mogę znaleźć partnera, dlatego że dwa pokolenia wyżej moja prababka została rozdzielona ze swoim ukochanym i musiała wyjść za mąż za kogoś, kogo przez całe życie nie pokochała. A może jest sytuacja taka, że byłam niechcianym dzieckiem. Może jedno z rodziców chciało mnie usunąć i wówczas pojawić się może na przykład anemia, może pojawić się białaczka. Jestem niechciany, lepiej, żebym przestał istnieć. Można przykładów, my na naszych zajęciach, na sesjach, które przeprowadzamy na żywo, faktycznie z klientami, dowiadujemy się tak wielu rzeczy, tak wielu niesamowitych rzeczy, że można by mówić tak naprawdę przez kilka dni i podawać przykłady. Ważne, żeby uzmysłowić sobie jedną rzecz. Każda choroba jest dla nas informacją. Każda choroba poprzedzona jest jakimś silnym wstrząsem emocjonalnym, jakąś traumą, jakimś stresem, czymś, co wydarzyło się wcześniej, w przeszłości, w naszym życiu, a może w życiu naszych rodziców, w momencie, kiedy mama była w ciąży. Warto jest wiedzieć, że moment, w którym sobie uświadamiamy i łączymy te puzzle, w którym czujemy w ciele, że mam jakieś dreszcze, mam ciarki, pojawiły się łzy i werbalizujemy to, jest momentem, bardzo często jest momentem zdrowienia. W takich momentach, kiedy przepracowujemy na przykład choroby naszych dzieci, dzieci reagują w trymiga, po prostu to się dzieje czasami na oczach, no zwykle dziecko nie jest na konsultacji, tak, ale to się dzieje naprawdę szybko. Mama uświadamia sobie jakiś konflikt, opowiada o tym konflikcie konsultantowi albo pisze na przykład list, w którym na kartkę papieru przelewa swoje emocje, a dziecko następnego dnia zaczyna proces zdrowienia. To naprawdę się dzieje szybko. Z małymi dziećmi możemy pracować szeptankami, czyli dziecko śpi, a my mówiąc do jego podświadomości, przeżywając daną sytuację, na przykład z okresu ciąży czy z okresu pierwszego roku życia, kiedy coś się wydarzyło między mną a partnerem, opowiadamy: kochanie, tak było, tata mnie zostawił, czułam się wtedy beznadziejnie, czułam się, że świat mi się zawalił, nie wiedziałam, czy damy sobie radę, ale to już żeśmy załatwili. To była nasza sprawa, mama z tatą to rozwiązali, nie musisz już tego nieść. Czasami to naprawdę jeden, dwa, trzy razy, jeżeli kobieta mocno w to wejdzie, jeżeli mama mocno w te emocje wejdzie i opowie o tym dziecku, to następnego dnia dziecko zdrowieje. Ja sama to przeżyłam, to tak działa. Ja obskoczyłam całą moją rodzinę, zanim zaczęłam się tym zajmować zawodowo, więc uwierzcie mi, że to działa. Wystarczy tylko trochę chęci i odwagi, żeby zajrzeć pod ten dywan i żeby pozwolić tym widmom, które krążą po naszym rodzie, w naszej rodzinie, żeby pozwolić im się pokazać, żeby tajemnice zostały wyjawione. Wtedy naprawdę cały ród spuszcza powietrze, a my poprzez to, że oczyszczamy swoje traumy i swoje trudne emocjonalne zawirowania, uwalniamy od tego nasze dzieci. Ja z tym zaczęłam pracować właśnie z myślą o dzieciach, bo każde dziecko, które pokazuje coś, czy to swoim zachowaniem, czy swoją chorobą, mówi: mamo, tato, zobaczcie, musicie coś naprawić, zobaczcie, co się u was dzieje. Bo ja całym swoim ciałem wezmę to od was, ja wam to pokażę, ale to jest do zrobienia przez was. Więc zabierzmy to z barków naszych dzieci, przepracujmy to sami ze sobą, odważmy się na to i tyle. Ja bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania i będę szczęśliwa, jeżeli chociaż jedna osoba zatrzyma się przy tym filmie i pomyśli, coś w tym jest. A ilość studentów obecnie, która chociażby w mojej tylko grupie u Gilberta jest niesamowita.
Co roku jest kolejna emisja Instytutu, który wypuszcza kolejnych facylitatorów. Jest nas naprawdę sporo, więc coś jest na rzeczy. Zresztą medycyna akademicka wreszcie też zaczęła dopuszczać i mówić głośno, coraz głośniej o tym, że emocje mają niesamowity wpływ na stan naszego zdrowia. I tu zakończę, bo miało być krótko, ja oczywiście się rozgadałam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu.